Cześć, siemanko, witam was w kolejnym odcinku z Farming Simulator 22. No, w dzisiejszym odcinku będziemy zbierać sobie słonecznik, będziemy łączyć te dwa pola i tu będzie gruba akcja, bo będzie tu od razu siane i będzie wałowane i będzie tu wszystko robione. O, oczywiście oprócz nawozu, tak? 11 900 walniemy, liczba 2. Dwa kółka, no, bo chciałem powiedzieć inaczej, ale dwie le maszyn, dwie. Dobra, wygeneruj kurs farsy. I dobra, zobaczymy jak to wyszło. A dobra, to tak pisze, że lewo jeden, ok. No i dobra, teraz jeszcze do Torunia. Znaczy do tego, do Triona trzeba siąść. No dobra, jeszcze trzeba, przydałoby się kurs skopiować może. Żeby nie było. Lipy. No wklej ten kurs. Lewo. Prawo jeden. Pokaż mi to oczko. Bo ja zawsze wolę mieć to oczko odpalone. Oczywiście ja dzisiaj będę głównie tutaj ogarniał sobie słonecznik. Ja sobie ogarniam słonecznik. A ja mam w końcu olejarnię tutaj na tej mapie, czy nie? A jest, dobra. Ale jestem zikowy 2000 litrów. Odwiedź. A gdzie ja to w ogóle mam? A, no tak, tutaj przecież. Już zapomniałem. Bo dawno Balerona się nie grało, więc się zapomniało. No tak, no przecież ścianę sprzed. No dobra, nie ważne. Dobra. Arion stoi tutaj nagrzany, ten sobie tu talerzuje, znaczy no uprawia pola, a ja sobie od razu, skoro oni mają tam jeszcze w miarę mało tego znacznika, zrobię tutaj sobie od razu połączenie tych dwóch pól, bo taki był plan na odcinku, połączyć te dwa pola i tu zaraz puścić już siewnik, ale do siewnika potrzebuje klasa. A żeby mieć klasa, no to muszę pierwszy połączyć te dwa pola. Jedno bez drugiego nie będzie działać, więc... Mały klas z wałami, duży z siewnikiem, można tak powiedzieć. Znaczy duży, no... No w sumie to jest 800, no ale jeszcze 900, ale nie posiadam, tak? No i nie wiem, ile mi to zajdzie skoszenie słonecznika. 36 minut niby. No nie wiem, czy mam tyle czasu, no bo jest 21.38, więc... Ale tu trzeba iść do pracy, więc myślę, że... Myślę, że 25 minut odcinek będzie ok. A wiadomo, że te 10 minut ja sobie dokończę poza odcinkiem kosić. Zresztą nawet nie wiadomo, czy to 10 minut zajmie, tak? O, powiem, że trochę sypie jednak ten słonecznik, więc zaraz chyba będę musiał tutaj szybko skończyć to powiększyć pole i zaraz szybko puścić siewnik szybciutko raz, dwa i jeszcze szybciutko puścić wały. Co ten kruk tam wysłał znowu? No. Mazowiecki. Dobra, tu zrobię w sumie kąt prosty. No bo pod kątem prostym lepiej się uprawia. Znaczy, lepiej dla cosplaya, bo wtedy ładnie sobie do rogu to robi. Aj, dobra, zaraz jeszcze jeden przejazd i ten kultywator zostawiam. Znaczy kultywator, no ten pług do powiększania pól. Zostawiam go na miedzy. Odczepiam go, a może na polu sąsiada i po odcinku go sobie zresetuję wszystko i wszystko. Wszystko po odcinku się ogarnie. Już widzę na mapie, jak to świetnie wygląda, nie? Nie ma... W sumie nie ma jak tego pokazać zbytnio. O, właśnie o to chodzi, że będzie, zaraz będzie druga dawka nałożenia tutaj zrobiona, więc będzie wszystko zaliczone na tym polu.
Oczywiście się pszenicy, więc trochę tej pszenicy da z tego pola. No, ale ta pszenica będzie... Czy na słomę? Nie wiem, bo słomę mam. No tak, przecież w poprzednim odcinku walczyłem ze słomą, więc słomy nie potrzebuję, a krowy będę stawiał na wiosnę. Jest październik. No, musi zostać rozsadzone. Dobra, zaraz rozsaduję, tak? Tylko sobie ogarnę tutaj siewnik już, żeby sobie siał, bo robota musi iść do przodu. No i postawię sobie tu. O, dobra, nie obalił się. Zaraz siadam w New Holanda, jadę szybko to ogarnąć. No bo to nie ma czasu. Sobie wyzeruję licznik w siewniku, żeby wiedzieć, ile tutaj te pole ma hektarów. No brak kursu 2, dobra, 14 dzień sobie walnie. Ja zawsze wolę, żeby on sobie nakładkę jakąś tam walnął. 100 jest u góry, dobra, czyli on od tej strony dolnej będzie jeździł. No zobaczymy. Zobaczymy, jak będzie zbyt blisko już tego słonecznika, to się go zlikwiduje. No i dobra. Ja sobie tu zaraz ogarnę, żeby dwa kombajny naraz zasypać, no bo nie będę pojedynczo sypał. To by była głupota. Dobra. A, tak, torem jest pełny. Dobra, sypanie. Dobra, wały za chwilę ogarnę, bo ważniejszy jest dla mnie New Holland teraz. A poza tym New Holland... New Holland. No, klas i tak się zablokował. Dobra, chyba najszybciej będzie tutaj asfaltem obrócić. Dojechać do nich, no bo... No, na dół jechać to nie ma sensu i wtedy całe pole objeżdżać. Lepiej górą tu przejechać. Raz, dwa, trzy. Zaraz go tam ogarnę, bo on tam drzewo się przyblokało. Tylko zawsze się wysypywać. Tylko zawsze się wysypywać i zaraz ogarniam wszystko, co tam się dzieje. Nie ma problemu. No i pierwsze 24 tony będzie już. No to powiem, jak ja jeszcze kółka nie zrobimy, już 24 tony. O, to będzie pewno jarnie jeszcze pewnie zostanie mi dużo słonecznika. Ale na przyszły sezon... Bo co ja mam w ogóle posiane? Na pewno rzepak mam gdzieś posiany. A, 3 pola rzepaku i... 3 pszenicy, 2 jęczmienia... Wow! To będzie co robić. Dobra, jak to wygląda? Tor ma 5 ton. Dobra, to pierwszego puszczę. Wiem, że trochę dziwnie będzie wyglądać, że ten będzie jechał pierwszy, ale no, trudno. Po prostu miałem jej zbiorniku. Trochę dziwnie to będzie wyglądać, że pierwszy jedzie ten co jedzie na zewnątrz. Znaczy ten, co jedzie wewnątrz, a potem ten, co na zewnątrz, ale dobra. Ty sobie ładnie do kosza, do rogu. Żeby mieć to ładnie skoszone. Bo ja nie chcę później, żeby tu jakiś Żyd powstał. Dziwny. Do tyłu i dobra, no i ogień. I teraz mogę ogarnąć sobie wreszcie tego pracownika. Bo on się wyłączył. Nie, czy pojechał dalej? Dobra, pojechał dalej, ogarnął. No zarobicie. Zielone oczko wolę. Nie wiem, co to jest za kurs. Wiem, dlatego jak osobno szybko brak kursu zrobię. Dwa kółka... narożniki obrot, dobra. Ojej, ale to będzie kurs playoff nawalony. Ale o to chodzi, żeby robota szła do przodu, tak?
On to będzie wołał właśnie 2 godziny. No, tak sobie myślałem, że 2 godziny i to już się nie pomyliłem. No więc po odcinku będzie co robić. No i dobra, ten jest tu. Ten jest tutaj elegancko sobie tutaj nawraca. No wiadomo, że z siewnikiem tam jedzie dwa razy szybciej, nie? Nie zwał mi wały, jadą tylko 12, a siewnik chyba 18. No to nie 2 razy szybciej, tylko 1,5 razy szybciej, nie? Ale to na długim odcinku to będzie odchodzić, tak? Dobra, ten tutaj wykręca. I teraz będzie elegancko. Więc chyba nawet zaraz będę sobie wsiadał już do Nikolandy i będę w locie sypał Rosalmaszka. Chyba. W sumie to mi tak trochę nie pasuje, że Trion jedzie drugi. Że jedzie pierwszy. Lepiej jakby jechał drugi. I wtedy jak pojedzie drugi, to ja będę w stanie go opróżnić. A tak to ja go nie będę w stanie wysypać, jak on daleko pojedzie. No i dobra, Łogiń. Grzejemy. Jedno kółeczko zrobione, więc jest fajnie. Dziwnie to będzie wyglądać. Ten pobrzeżnik jest taki strasznie pokręcony tu. Ale to się da. Teraz muszę czekać, aż on się tam wykręci. No wycina to, co Trion wyciął. Więc... Dobra. A jak to wygląda z wałami? Wały są... w tym miejscu, ok. A siewnik jest gdzieś tu. No. No to jest siewnik... Jedno kółko jeszcze zrobi, no bo to jest 24 metry. Bo są dwie dwunastki, 24 metry, ale kombajn zrobi drugie kółko. Zanim on zrobi kółko siewnikiem, tak więc... A potem może być ciekawie, bo on będzie od tej strony chciał. Więc on może mi zaciągać słonecznik, nie? Więc zobaczymy. Jeśli on będzie mi zaczął zaciągać słonecznik, to będzie trzeba go wyłączyć. Dobra. Puszczę go tutaj. Niech on sobie jeszcze raz wytnie te swoje takie ząbki. Wiem, że trochę może... Utrudniłem mu robotę, ale trudno. Żyje się raz. Niestety. Musi kolega drugi raz to samo zrobić, ale przynajmniej będzie przerwał między tym maszem, a... Dawaj, dawaj rurę, bo trzeba cię wysypać, kolego. No, bo to trzeba dosyć blisko podjechać. Dobra. Tempomat się wyłączył, a oni 15 na godzinę jadą przecież. Tyle wiem. No bo to są specjalne przystawki do słonecznika, więc można o te 5 km szybciej jechać. I robotka idzie. No dobra. Miniaturkę oczywiście co ogarnę kiedyś. No bo wiadomo, że nie teraz. Nie? I dobra, jadę do Triona, bo on już kosi. A chciałbym po te... Jak oni mają około 5 ton, 5-6 ton, to chciałbym je już dosypywać powoli. Ale no, bo zanim jednego wysypię, podjadę do drugiego, to zaraz będzie miał te swoje 8 ton i prawie będzie 3/4 pełny zbiornik, jak miał. Więc nie ma problemu. Dawaj, dawaj, rurę, dawaj. Nie wstydź się. Ja chyba trochę za szybko jadę. No bo on wykręcał, a jak on wykręcał, to trochę wolniej jadę. Nie zdaje czy Trion jedzie wolniej. Nie, 15 na godzinę. Ty, ale coś nie mogę trafić pod rurę. Dobra, chyba DPS-a sobie włączę, żeby jednak prosto jechać, bo to coś troszeczkę ciężko tu idzie.
No i dobra. O, ten tam jak wysadził z tym kombajnem rosynoszem. Dobra, 40 ton, więc jeszcze... Dlaczego oni mrugają? No co, bo kogutów i nie było czym, czy jakiś... Nie wiem. Ale tutaj widzę zakładkę... Rzeziemnik jest szerszy. Tego od razu puściłem wały, bo wiedziałem, że rzeziemnik jest szerszy o 3 metry. Rzeziemnik ma 15, a wały... Znaczy, no niecałe 3 metry. No mówię, że zanim się wysypie z Trionem i dojadę tutaj do niego, do tego. Do Rosemarsza to on będzie miał 5 ton. No bo zanim rurę rozłożę, to będzie akurat te 5 ton. O, aż mu na przystawkę wjechałem. Przecież, ty, no nie mogę się wyzwyczaić. Zapominam ciągle o tym, że jak jadę na tempomacie i trzymam W, no to wtedy tylko wystarczy W puścić i on sobie ogarnie tej prędkości. A ja tak z przyzwyczajenia tą trójkę klikam. Nie wiem czemu, ale tak się nauczyłem i tyle. I myślę, że mogę tu chyba na Triona poczekać. No bo nie chcę się teraz jechać z powrotem do niego. Poczekam sobie, a zobaczę czy siewnik już zrobił kółko. Tak, siewnik zrobił kółko. Więc siewnik jeszcze zdubluje wały. W sensie zdubluje, no... Chodzi o to, że... No, prześcignie, tak? Zrobi... No przejedzie go i tyle. Kontrakt 80%, okej. Okay. Bo tak. Nie wiem, interesuje mnie jak wyszło. Jak to wygląda? Jest Trion. No jak to będzie 8 ton? Więc ja chyba pojadę już powoli jeszcze od Rostelmasza odebrać. Na tym prostym kawałku. Pojadę od niego odebrać i chyba już pojadę na olejarni, bo to już czas. O, teraz jechałem na W i nie zapomniałem o tym pomacie. Kurde, Żyd zostanie, ale dobra. On już do końca tego pola zostanie, dopóki go siewnik nie przeciągnie. Ten wielton ma 63 tony, więc tam zbyt dużo nie dosypie. Bo jeszcze 2 tony ma Trion. No to dosypie mu w sumie to wszystko, co ma w sobie nasypie. Dobra. 56, no to 7 ton, a on ma 4. No to dobra. Ale zanim dalej, to będzie miał 5 ton akurat. Ponad 5 ton w sumie będzie miał. No więc prawie pełna ta będzie. Naczepa w tym momencie. No i dobra. Trzeba szybko, żeby on mi nie wystrzelił. No potem jak tam se złapie, to on wystrzeli. Podniesie header i wystrzeli. No i dobra, a ja będę miał 90 parę procent. Czekaj, 60 ton. 61, 62, no prawie. No i dobra. Zakryć prędekę? Nie trzeba, bo nie pada. O, ma co robić, nie Holland. No ale to 60 ton ponad, tak? Tam są wały, dobra. Niech on sobie to wałuje, bo zanim on to zwałuje, to trochę będę siedział tutaj pod odcinkiem. Tak sobie pomyślałem. I ja wiem o tym, że ja będę tutaj bardzo długo siedział, w sumie zanim będzie kolejny odcinek. I właśnie nie wiem, czy ja jeszcze przed moim wyjazdem będę nagrywał drugi odcinek z Balerona, ale myślę, że tak.
Urde. Dobra. Powinna być droga na skróty. A czemu nie chciałem w lewo jechać? Nie wiem w sumie. Czy w lewo jest dalej? Chociaż nie, czekaj, bo muszę i tak od góry jechać. Więc jakbym jechał w lewo... A nie, to mi obliży. Ale dobra, zobaczymy co da się wysrugać z tego. Jadę w lewo, no bo muszę od góry jechać, no bo tutaj jest to daleko, żeby jechać w prawo, w dół, potem tam. Wtedy bym musiał iść tam aż do krzyżówki i potem się cofać taki koło aż do sklepu. No co chyba ten jest najszybciej, tak mi się wydaje. Nie, dobra. Ale coś jest poblokowane. Chyba kombajny się poblokowali. Więc zaraz jak się będzie sypać na olejarnię, no to ogarnę. Ale na pewno się capli, no bo widzę, że stoją w jednym miejscu na mapie. Więc zobaczymy, co tam ciekawego wymyślili. No i dobra, teraz pytanie, czy... Czy oni dalej radę się rozjechać? No nie wiem, bo on zapis. Nie, nie dalej radę. Olej sądnikowy oczywiście włącz, niech już się przerabia. Bo nie ma ani chwili do stracenia. Wsiądź do pojazdu. Aha, bo oni się tu przepychają, dlatego. Dobra, to zrobimy tak. Wiem, że to strasznie nierealnie zrobiłem, ale tak musi być. Dobra, jedź pan. No. Daleka ta kolizja jeszcze jest. A jakbym zrobił tak? To on pojedzie? Pojedzie. A, musiałem po prostu kombajn wyłączyć jeden. Bo on coś nie chciał. Dobra, dobra. I dobra, nie będę tutaj stał, tak? Jak się w ogóle w tej grze patrzy? Jak się w ogóle w tej grze patrzy zapotrzebowanie? O, 11 została zrealizowana, okej. Okay. Ale zanim 11, to muszę pierw ciągnikiem przejechać. Na pole. Mógłbym się tepnąć, ale no nie będę tego robił, no bo to tak trochę wstyd. Masz przyniosę zaraz zobaczyć, czy on mi tam już nie żaguje przy... A nie, on jeszcze sieje, dobra. Musiałem zobaczyć, czy on mi nie żaguje przypadkiem już mojego stronecznika. Ale widzę, że jeszcze nie, więc jest w miarę dobrze. 21, 59, 59 sekund. No i dobra. Parę minut odcinka jest. Ja tylko w koło objechałem. No bo pole coraz większe się robi. I większe, i większe. No i dobra. Dojadę na pole. Dobra, ktoś tam się odblokował, bo ktoś się przyblokował, bo wyskakiwał monit. Monit, komunikat, no. Jakby ktoś nie wie, co to znaczy monit. No i dobra. Pole numer 20, że trzeba się w przyszłości kupić. I to już będzie ostatnie pole na tym landzie. Do dołączenia. I to już tu będzie taki wielki... No, prostokąt to nie będzie, ale... Ale taki wielki w sumie kawał pola. A, bo kombajn przy... Aha, dobra, ten kurs jest tak zrobiony. Że... Dobra, że są dwa blisko siebie.
A to chodzi o to, że Komet przedzwonił siebie. To już wiem, dlaczego się poblokowali. A jak się zobaczy coś innego. 25 minut, dobra. Oj, nie. Dobra, daj mi tą zakładkę na razie. Dobra. I w sumie będę się z Trionem sypał, no bo Trion ma 4. No dobra. W sumie mogłem jechać tam, ale. Dobra, i tak bym już nie zdążył, bo on już jest tak daleko, że. Że on już jest przy końcu pola. No i dobra, sypię się z tym Trionem. Wysypię go. No i myślę, że jeszcze jest maksymalnie 10 minut odcinka i będę kończył. A tutaj zostało. No, czyli jakieś, mówię, około 12 minut zostanie. 10-12 minut zostanie do koszenia według cosplaya. Więc tak chyba trzeba będzie zrobić. A, ten. Dobra, wiem co chciałem zrobić. Chciałem zrobić tak. Teraz trzeba zrobić tak, żeby przejechał mój Masej. Jest Masej. Masej jest tu. Przejazd na pole numer. Dobra, zrobimy tutaj. 47. Właśnie to trochę źle zrobiłem, bo nie zdążyłem do Stromasza podjechać, a on się przecina. Ale dojedzie chyba do koń. 8 ton. Kurde, 4 tony. No może dojedzie. Może dojedzie. A jak nie dojedzie, to się wytnie. A Trion jest na wyboosty, więc czemu ja go w ogóle jeszcze wysypuję? Dobra, Masej będzie świecił, że skończył robotę, dopóki nie wejdę do niego, tak? Dobra, Wal pojechał, Siernik pojechał. Ten zaraz będzie konfrontacja. 10 ton, 2 tony, powinien dojechać, idealnie. No chyba, że wyjdzie tak, że będzie zacznie cofać przed końcem pola. Będziemy pełen zbiornik, ale chyba. Nie, no dobra, dojedzie. Uff. Więc teraz, jak dostanę dawkę, to będę miał na przyczepie już 20 ton po nas. Dobra, nawracaj tam szybciej. Ja też sobie nawrócę tutaj zaraz za tobą. I syp, 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 syp. Dobra. Sypiesz, sypiesz. Ja sobie tak trochę nosię tego GPS-ka włączę. Gdyby przypadkowo, jakbym tam jakiś klawisz kliknął, albo by zjechał z kursu. No i zaraz dojadę do końca i będzie trien do sypania, więc elegancko. Dobra, mój siewnik jeszcze nie ciągnie słonecznika, więc jeszcze jeden przejazd może zrobić. Podejrzewam, że siewnik będzie mógł dopiero ruszyć wtedy, gdy kombajny zaczną te krótkie kosić. No bo w innym przypadku będzie szkoda słonecznika. Jak to wygląda w ogóle tutaj? No, on teraz dojdzie do końca i muszę go już wyłączyć. Jeśli dojdzie do końca, no to tak dojedzie, to już będę musiał go wyłączyć. Bo inaczej się tego nie da zrobić. Wały robią drugie kółko, więc. Zawsze coś tam będzie powałowane już. A czy ja mam coś na sprzedaż na Silvasach? O, ma! Rzepaku idą. Na coś było zapotrzebowanie, ale nie wiem na co. Dobra. Na rzepak nie, na owiec? Na owiec też nie. Może sorry. Nie wiem.
Ale zagadzać jakieś informacje tutaj? Nie ma chyba. Albo gdzieś tutaj napisane coś. No to jest promocja, nie ma. Dobra. Dobra, nie będę cudował, bo już pewnie Trion przejechał. Oj, jeden, czekaj, bo poblokowałem coś. Jedź w pizdu z tym silnikiem. Ale bo to będzie zaraz konfrontacja. A poza tym jak on tak stoi, to w sumie mogę go już wyłączyć. Niech on mnie tutaj nie denerwuje. No, MF akurat przyjechał i to mi się podoba. Brak kursu. I zrobimy, dobra, generuj kurs szybko jeszcze. Jeszcze tu zawsze te 2 minuty sobie pojeździsz z tym kultywatorem. A ja kontraktu i tak nie odebrałem, więc zaraz tylko podjadę pod rurę, to odbiorę kontrakt. Bo tu jest tyle roboty teraz, że kurczaki pieczone. Nie wiadomo w co ręce włożyć. No a zostało parę przejazdów w sumie takich jak teraz. Więc dwie przyczepy to jest prawie pewno oliarnie, więc będzie co przerabiać. I tak się teraz zastanawiam, czy ja tego rzepaku sobie nie przewiozę na olej, żeby się robiły dwa oleje naraz, tak? Wtedy będą się to podzielić, że olej rzepakowy na prawo i sąsikowy na lewo, tak? Sobie mam fajnego, dużego autoloada, bo był na promocji. Więc czemu by nie? A co ja chciałem zobaczyć, bo już zapomniałem. Gadałem o czymś, ale nie wiem o czym. O czymś gadałem, ale w sumie już zapomniałem o czym. Ty, serio, zapomniałem o czym gadałem. To nie, to jest niemożliwe, ty. Gadałem o czymś, ale zapomniałem. O jeny. Na, o rzepaku gadałem, no to wiem, że chciałem na olej. Ale chciałem coś jeszcze zobaczyć. A, kontrakt chciałem odebrać. Właśnie, musiałem kontrakcie, a i tak tego nie zrobiłem. Ale tak odebrałem, dobra. Nie, to jednak, pardon, jednak to zrobiłem. Ale, bo tu masz 7 ton. A nie dojść do końca. Na nim dojść do końca, to ja muszę go opróżnić, bo on się będzie przecinał. No i znowu ten sam błąd zrobił. No i dobra, miniaturkę sobie jakąś fajną walnę potem po odcinku. No, siewów nie będę tutaj kontynuował. Co ten kruk tam znowu pisze? Dobra, tam. Dobra, czyli po tym odcinku, jak się skończy, to plan majówka jest zaliczony. Dobra, to mogę wyłączyć. Tak, plan majówka jest zaliczony. Czyli wszystkie odcinki są nagrane. No, a jest dzisiaj czwartek 20 kwietnia, a ten film jest za 6 dni, bo 26 kwietnia. No, tutaj w sumie parę przejazdów zostało. A ja mogę to jakoś policzyć? Raz, dwa, trzy, cztery, w sumie 5 przejazdów zostało. Pięć przejazdów zostało. No i dobra, ja będę kończył ten odcinek, bo jest 35 minuta. Dobra, wszędzie tak, o i pokażę tak. Dobra, więc dziękuję za oglądanie tego odcinka. Na razie, trzymajcie się cieplutko, cześć, papa. Pa.